Wiesz, że Halinka, zanim zdobyła popularność śpiewając z tobą, wystąpiła na innym festiwalu w Polsce, w Zielonej Górze. Powiedz mi, a jak układa się usta do fletu poprzecznego? Ach! Ach, coś takiego znaleźliście. No pokaż. No, tu. Halinka, brawo. Wielojęzyczna, po rosyjsku, po włosku, naprawdę. Ależ miałam ogromną przyjemność, dzięki wam. Ale patrzeć na to kiedyś? Nie, nigdy tego nie widziałam. No i jak nie wiedziałam, że tak dobrze grałam na flecie. Ale ja słyszałam, jak Marco powiedział, że teraz lepiej wyglądasz niż wtedy. Wtedy była piękna, ale teraz jest jeszcze śliczniejsza. Te oczy olśniewają. Skoro mówimy o wyglądzie, Marco, to za chwilę nie wiem, czy nie pożałujesz, że przyszedłeś do tego programu. Ale wiesz, to jest siła telewizji, niestety. Marco Antonelli. No dobrze, Marco, nauczyłeś się już teraz śpiewać tej piosenki? Język polski dla Włocha jest bardzo trudny. Ciągle powtarzałem sobie w głowie, co zrobię, jak się pomylę i mi nie wyjdzie. Zaśpiewam w innym języku. Dlatego koncentrowałem się na słowach, których uczyłem się przez całą noc. Dla mnie to był horror. Pomagałem sobie wyciągniętą ręką, wyglądałem jak robot, ale udało się. Ale widać było, że byłeś przerażony. A teraz już umiesz, prawda? To zaśpiewaj. Bałem się. Tak, umiem tylko refren. Bo potem będzie świt i nie wybaczony od udus braku sól. Amor mio, si tu. To już napolitański. Marco, jesteśmy tacy uprzejmi, że teraz zagramy dla ciebie piosenkę w wykonaniu Halinki. Dosyć już teorii.
dostojny dyrygent. Alek Maliszewski, mąż Halinki. Słuchaj, tam wtedy w latach 70. w Polsce były popularne dwie orkiestry. Obie z Poznania. Jedną dyrygował Alek Maliszewski, drugą Zbyszek Górny. No i co? Który z tych dyrygentów wtedy tobie się bardziej podobał? Serce zabiło do jednego. Pamiętam jedną taką drogę do Warszawy, że udawałam, że śpię. Żeby nie rozmawiać, tak? bo się bałam, że powiem coś nie tak. Ale dlaczego, że taki ważny dyrygent? To był dla mnie tak wielki świat, że ta moja skromność nie pozwalała mi tak na taką otwartość. Wiecie, że w naszym programie zwykle pojawiają się jacyś goście, tacy trochę niespodziewani. Proszę Państwa, oto nasz gość. Prosimy. Witam serdecznie. Aleksander Maliszewski, witamy. Moja halosia. Witam. Ja się halosia. Cześć, ale. Proszę siadaj. Miło mi was widzieć wszystkich. Dzisiaj państwo Maliszewscy to już rodzina, prawda? No ile prawda. Macie dzieci? Mamy dwie wspaniałe córeczki. I córeczki ile już mają lat? 19 i 17. No to już za chwilę będą mogły zaśpiewać tę piosenkę. Posłuchaj. Córki są tak piękne jak matka. Wow. No był to wielki przebój. Był, ale ten blask w oczach macie cały czas, mimo że minęło tam trochę lat. No minęło trochę lat. Yes. Marko mówi, że podobna byłam do lwa, pantery, wszystko tu wymienił. Ten fryzur. No rozumiem, dobrze. Że przyjechaliście nie tylko tutaj do naszego programu, ale coś razem robicie. Robimy coś, co uważam, że należy się naszym fanom, którzy pokochali nas 26 lat temu. Długo musieli czekać. Długo musieli czekać, ale mam nadzieję, że to będzie dla nich ogromna przyjemność. Nagraliśmy, na taśmę nałożyliśmy już dużo pięknych dźwięków. Marko nawet nie wie, ile ja razy odebrałam pytania od bardzo dużej ilości ludzi przez te wszystkie lata. Gdzie jest Marko? Pani Halinko, co on robi? Czy on śpiewa? Czy pani ma z nim kontakt? Jak on teraz wygląda? Więc teraz, proszę Państwa, zaśpiewamy. Wygląda. Zaśpiewamy. Proszę Państwa, to zakończymy w takim razie nasz program nową wersją tego przeboju. Mamy po 20 lat. Z kim to zaśpiewałaś? Z Łukaszem Mojeckim. Jest to młody człowiek, który śpiewa w Kielcach. Życzę mu powodzenia i szczęścia. Ma bardzo dobrą barwę głosu. I myślę, że każdy z nas potrzebuje po prostu szczęścia. No pięknie, bo powiedziałaś. Życzę mu powodzenia, bo teraz siedzę z Markiem Antonelli na jednej kanapie. Fajnie. Proszę Państwa, dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia za tydzień. Naszymi gośćmi byli Halina Benedyk, Marko Antonelli, Alek Maliszewski. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.